Dzień dobry. Jak pan po nocy? Tak, to jest ten moment, kiedy muszę to szybko nawilżyć. Później sobie ładnie umyć. Znowu nawilżyć. I w kółko. O! Się błyszczy, to znaczy, że jest dobrze nawilżony. Wysmarowany. Ja pierdyka. No właśnie, ale ładnie. O kurde, ale dobrze nasypało. Oho, oho. Smurfku, dziobku ty. Au, proszę bardzo. Spróbuj. Spróbuj śnieżku sobie. Pierwszego w tym roku. Jest piękna sytuacja, bo to jest pierwszy śnieg w tym roku. I nawaliło go tak naprawdę fest. Dziękuję bardzo. O, makadamia. Zajebista. O, brzydkie się robią. Ale jeszcze chyba jak najbardziej zjadliwy. Yo, yo. Paczkomating był i zdałem sobie sprawę, że GoPro nie wziąłem, a wygodniej byłoby mi do paczkomatingu jednak użyć GoPro. No ale jest co jest. Summit to eat. Pasta bolognese. 5 września 2028. O kurde. Jest dobrze. Pasta bolognese. Aha, tu wziąłem 4 pasty bolognese, ale to jest gruba data ważności. Jest 2022 nawet liczmy. To 6 lat, to jest dobrze. No to jeszcze wezmę więcej tej pasty bolognese. Tak jak mówiłem, to jest drogie, to wychodzi totalnie dużo. Robienie z tego zapasów średnio się opłaca. No ale jeszcze trochę, 10 zł będzie warte tyle, co teraz złotówka, to spoko. O tym selfie stitchku mówiłem. Spigenka. Musiałem zamówić z innego miejsca. Kurde, jeszcze droższy, 150 zł. Zobaczymy. Odpakowuję. Tak jak mówiłem, wygląda trochę jak pałka teleskopowa. Działa? Naładowany jest? Chyba nie. O, otwieramy. Ciak. I tutaj jest. O. I tu się montuje smartfon. Działa ta latarka? Działa! Patrz ta. O to chodziło. I teraz sobie zrobimy nagranie kamerką przednią. Jest latarka. Pierwszy poziom. Drugi poziom. Trzeci poziom. Jest też przycisk wyzwolenia aparatu. Na bluetooth się łączymy. Ej, fajny sprzęt. I długi nawet ten kij jest. O kurde, spoko. O, czerwona lampka mi się zapaliła, czyli jest rozładowany. Ej, podoba mi się. Jeszcze jakbym miał tu rozkładanego tripoda, żeby można było go postawić na płaskiej powierzchni, to by było w ogóle cudownie. Co mam tu jeszcze? Aha, wszystko wiem. Blue Orca Coffee. Zamawiam od nich kawkę przez Allegro. Wjeżdża mi bardzo dobrze kawa od nich. Z tego co wiem, to jest palona zaraz jakoś przed wysyłką. Co tu mamy? Wake up your mind. Miłego dnia, Ewa. Dzięki, Ewa. Tutaj jest kawka Salvador. 100% arabika. To jest taki otworek wentylacyjny, powiedzmy. Data palenia. Zgrzewana na opakowaniu. 24 listopada 2021. Jak to pachnie? Sprawdzę, jak to pachnie. O nie, nie czuć wszystko. Dlaczego nie czuć? O! O! Jaki zapach piękny kawy. No, jak się to wciśnie, to tutaj do powietrza ucieka z tego. Taki zaworek. Wow! Wypas. Zajebiste opakowanie w ogóle. Tu mam Tucano Brasiliana. Blue Orca. Palarnia kawy. Na Allegro. Wyhaczyłem. Ma ogromną sprzedaż, dużo pozytywnych opinii, także spoko. A tu? Nie pamiętam. Co to takie lekkie? No i co? Za cholerę nie pamiętam, co to było. Drogi unboxerze. Co to tutaj miało być? Dobra, wiem. Etui na zegarek. Tak, takie skórzane etui na zegarek. Zamsik w środku, mięciutkie. O, latarę sobie włączę. No fajnie. Tak jak już zauważyliście, pewnie lubię zegarki, jaram się tym. Czasem coś też sprzedaję z kolekcji i jakiś czas temu jak sprzedawałem właśnie z takim etuim, po prostu dorzuciłem klientowi do zestawu. Takie coś kosztuje 129 zł z Allegro. Skórka. Jeszcze raz, światełko. Ciach. No, rozświetla gębę. 2, 3. No, mocno rozświetla. Chybotliwe trochę. Trochę tak, kurde, lata ten smartfon w tym. Ale mogę go zawsze, o. No, trochę tak się chybocze. Nie za bardzo do zbyt zmożonego ruchu to się będzie nadawało. To raczej tak, takie statyczne ujęcia, czyli siedzimy, sobie gadamy. Halo. Dzień dobry, Michaś. Mówi Patyk, kapitan Konsum i mówi też do ciebie YouTube cały. Ojejku, dzień dobry. Witam naszego kochanego YouTube'a. Misza dalej chory, trzyma go. Kurde, ostro się rozwalił go. Tak, leżę w łóżeczku. Dobrze. Pozdrowienia przysyła nasz Michasz, a my też Miszę na pewno pozdrawiamy.
Pozdrawiamy wszyscy Misze, żeby do zdrowia wracał, bo tam poważnie go rozgromiło. No ale to twarde chłopidło jest. Dobrze, to cześć wam YouTube. Gadam do punktu, o tym mówiłem wcześniej, gadam do punktu, patrzę, nie wiem, w obiektyw, czy patrzę na telefon, teraz jeszcze w ogóle na latarkę, która mi wali po gałach i nie widzę siebie, dziwnie mi się tak gada. Wolałbym tu jakiś ekranik. No, duży minus tego selfie sticka jest taki, że jest bardzo chybotliwy. Jeżeli chodzi o chybotliwość, to gówno takie trochę, ale jeżeli chodzi o formę, cały generalny odbiór tego device'u, tego sprzętu, to spoko. No jajca. Nie wiem, jak to się ładuje. Gdzie tu jest do ładowary? Planuję bez instrukcji rozgryźć to, gdzie tu jest wejście do ładowania. Dobra. Nie, no tu nie ma. Są przyciski. A, dobra, jest. Tu się ukryło. O. Dobra. Ładuję to, fajne. Próbuję się dostać do centrum. Od 15 minut szukało mi przejazdu Ubera. Krzątałem się, co chwila zaglądałem w ten telefon, żeby nie było, że coś tam przeoczę, jakąś informację. I przed chwilą właśnie przychodzę, a pokazywało mi, że teoretycznie tam w ciągu 25 minut, tam 30 dojadę na miejsce, gdzie planuję dojechać. I teraz dostaję informację, że przepraszamy, Urbex X chwilowo niedostępny. Klikam selekty, to samo. Straciłem chyba łącznie z 20 albo 30 minut na szukanie jebanego Ubera. Dzwonię na 404. A jeszcze co ważne, właśnie, momencik. Przejazd na Uberze w tym momencie. Zwykły Uber X, 47 zł prawie. Select, 67 zł. To są takie ceny. Dzwonię na 800, 400, 400. Taksóweczkę chciałem zamówić do siebie na wioskę. Oczywiście, 15-20 minut, super. Koszta to właśnie około 50 zł, nie? No to jaki ma sens dalej Uber? Uber był zajebisty, był bardzo konkurencyjny totalnie. Ja w ogóle zrezygnowałem z taksówek. Tylko i wyłącznie Uber. Ja w ogóle nawet nie myślałem o taksówce. Bo był totalnie przewidywalny, widziałem z góry ile zapłacę i tak dalej. Natomiast teraz ja nie mogę zamówić Ubera, bo jest problem. Mam wrażenie, że ci kierowcy trochę się jakoś wycwanili, odrzucają pewne kursy, albo na przykład zdarzyło mi się, że dzwonili albo pisali, że no wie pan, za cztery dychy to nie będę jechał, no jakby pan coś dorzucił, no życie, biznes to. Każdy orze jak może, w sumie z drugiej strony. Lepiej. Zdążyłem nagrać wam, że zamówiłem taksówkę, a mija minuta, dzwoni do mnie gościu. Akurat zaczyna praca, jest pod bramą. Dziękuję. Oj, Uber. Mamy YouTube, właśnie do mnie dzwoni Juri i jest głodny tego spotkania ze mną, więc rozmawiam już, namawiam. Ow. Ja jestem teraz na Piotrkowskiej 100. Momencik, Jakubie, YouTube, to ja się rozłączam z wami, a z Jakubem zostanę na łączu. Dolokowałem się do Ministerstwa Śledzia i Wódki. Czekam sobie na Kubusia, na Patryka, zobaczymy, kto będzie pierwszy, kto będzie drugi, kto będzie ostatni. Cytrynuba, na zdrowie. Jest i on. Siema YouTube. Siemanko YouTube, jest i Patryk. Trzy. A YouTube cię wyśmieją. Fajno, kurwa. Ale ja się zmęczyłem. 3/4 drogi na hulajnodze przejechałem. A jednak? Jednak. Dobra, ty skołujemy ci jakieś siedzenie. Nie, kurwa, się nasiedziałem po drodze, czekuję po czeską granicą dzisiaj. Co się odwlecze, to nie uciecze. Nie. Miał być wczoraj, jest dzisiaj, nie ma sprawy. Dołączyli do nas kolega, przypomnij mi, bo ja nie mam pamięci. Mateusz i brat Seba. Wzrasta nasza ekipa dzisiejsza. Lecimy dalej z tematem. Ale nakapali. A ty co? Zakładałem tą. Zakładałem tą dynię na głowę. A, to ja. Bardzo było grubo. Hej, siemano. To jest ta morda. To jest on. To jest ta morda. Bardzo pozytywny gość. Oj, szalała, szalała. Oj, rybecka za młodu. Ale ją nie będę, ale ją nie będę. Takich melanzy mam dość już. Ale ją nie będę, ale ją nie będę. Takich melanzy mam dość już. Ale jo nie będę, ale jo nie będę, tak melanzował w końcu. Witam przeserdecznie w dzisiejszym temacie gulaszu drobiowego z czerwoną fasolą i batatami. No dzisiaj mam totalnie łatwiznę, bo Sandrusia wszystko mi tutaj przygotowała, poobierane, pokrojone, więc po prostu to jest kwestia plug and play, albo raczej put and cook, wrzuć i gotuj. Wygląda to ciekawie i apetycznie.
Wjeżdżają nam dobrze bataty. Drób jak najbardziej. Zobaczymy. Do czystego, suchego naczynia miksującego włożyć 5 gram kolendry świeżej. Dobra, uczę się. Jeszcze nikt tam mnie widziałem, nie poprawiał w komentarzach, ale mówi się 5 gramów, watów, gramów, nie gram. Ja zawsze mówiłem gram, nie wiem czemu. 5 gram. 5 gramów kolendry świeżej. Mamy. Ciach. Dużo tej kolendry. Ale pięknie pachnie kolendra żywa. Kolendrę mamy. Założyć pokrywę. I ciach. Szuruburu. O, trzeba to przełożyć do osobnego naczynia. Dobrze, wybierzmy jakieś naczynie. Tą kolendrę damy sobie nawet na taki talerzyk. Serio, wolałbym ją pokroić nożem, niż się teraz pitolić z tym, żeby ją wyciągać tą kopystką. Jakbym wiedział, to już bym sobie ją po prostu posiekał, ciach. Bez sensu. No czasem takie są bezsensowności, jeśli chodzi o Thermomix, o Cookido. Natomiast jak już się robi drugi raz tą samą potrawę, to już człowiek się na błędach uczy, tylko trzeba pamiętać po prostu, co można zrobić lepiej niż przepis sobie tego życzy. 2 ząbki czosnku. Jest trochę więcej, to dobrze. Mamy to. 200 gramów zielonej papryki pokrojonej na kawałki. Aha, nie mamy zielonej papryki, mamy żółtą. 150 gramów cebuli przekrojonej na pół. Cebulę mamy za sobą. Zakładamy pokrywę, klikamy dalej. Co, rozdrabnianko. Zmieniając temat, ostatnio robiłem głębsze czyszczenie też z tą tabletką czyszczącą, którą kupowałem. Prosta sprawa, banalna. Tutaj się bierze po prostu w opcjach clean i tutaj mamy do wyboru właśnie to czyszczenie tego bloku. I bez problemu, wrzucamy tabletkę i tam sobie przez jakiś tam czas czyści. Także banalna sprawa. O, ładnie. Teraz wydaje mi się, że to się powinno trochę podusić. No ale zobaczmy, co on tam będzie chciał. Dodać 30 gramów oliwy z oliwek. Proszę bardzo, mamy taką oliwę z oliwek lidlową. 30 gramów. Całkiem sporo. Tak, teraz 5 minut duszenia. Kawusia. Poproszę bardzo. Zdecydowanie lubimy Thermomix za to, że właśnie podczas tych 5 minut duszenia, czy też na przykład 15 minut, jak się coś tam gotuje bądź podsmaża, nic nie musimy przy tym robić. No, wiadomo, że ponoć dla bezpieczeństwa trzeba przy tym być, no nie można teraz, nie wiem, pojechać do sklepu na 15 minut, jeżeli byśmy mieli. Ale zawsze jest to czas, gdzie naprawdę nie musimy się tym za bardzo martwić, a jest czas na to, żeby choćby opukać zlew, zrobić kawę, dać buziaczka ukochanej. No i jak tam, nie widzę zakładów. iPhone 13 Pro jeszcze jest, bawię się. Tak jakbym miał się zupełnie przestawić i używać tylko iPhone'a, no to nie, no to jest dla mnie strasznie ograniczony system. Niestety, no tutaj już pomijam budowę techniczną, wielkość, wielozadaniowość. Nie do przejścia kwestia jak dla mnie. Proszę, no. No jak takiego czegoś może nie być? Tu jeszcze mogę dodać jeszcze jeden ekran, chociaż to tak już nie korzystam, nie potrzebuję. Zobaczymy. Na zdróweczko. Wzywa nas. No ładnie nam się uprażyło. Orzeszków ziemnych. Nie spodziewałem się w tym daniu. Niesolonych. No mamy tu akurat solone. Solone. Dawno nie jadłem solonych. 100 gramów. To nawet sporo będzie. 3 garści. 400 gramów krojonych pomidorów z puszki. Proszę bardzo. Zakładamy pokrywę i lecimy. O, obroty na 7. Ojoj, to będzie ostro. Tego się nie spodziewałem, że obroty na 7, bo to oznacza, że nam tam dobrze zmieliło. No poka. Zgarnąć kopystką wszystko ze ścianek. Co dalej? Dodać 400 gramów batatów pokrojonych w 3-centymetrową kostkę. Następnie jedną czubatą łyżeczkę koncentratu bulionu drobiowego. Jedna czubata łyżeczka koncentratu bulionu. Ciach. Ach, jeszcze troszkę. O, dobra. 1/4, 1/2 łyżeczki soli. No to tak na oko. Ciach. 150 gramów wody? Dobra. W sumie nie wiem, czy ta woda to dobre posunięcie. Lepiej by było, jakby było gęstsze. Chociaż będzie gęste, pewnie musi być woda, żeby się może lepiej ugotowały bataty. Teraz będziemy mieli gotowanie w 100 stopniach i 15 minut. A gdzie kurczak? To mnie ciekawi.
kiedy będzie miejsce na kurczaka. Chociaż wydaje mi się, że to jeszcze będzie i tak się gotować drugie 15 minut i pewnie teraz wyjedzie kurczak, bo bataty będą się dłużej gotować niż kurczak. Ja ostatnio tak mówiłem, zachwalałem ten serek piątnicy naturalny, tak, jak najbardziej bardzo mi pasuje. I natrafiliśmy na taką pastę śródziemnomorską, właśnie na cookie dough, do zrobienia w Thermomixie. Bardzo fajny skład, bo są jakieś suszone pomidory w oleju, ale odsączone, ok. Cebula, czosnek, bazylia, pietrucha, serek, sól, pieprz, cukier? Nie, no cukier to bez sensu. I koncentrat pomidorowy. Bardzo ciekawe i tak sobie właśnie zdałem sprawę z tego, że wiadomo, do takich kanapek zawsze dodaje się jakieś warzywa, ale po co jeść sam ten serek, skoro można zrobić taki wypas? I to myślę, że będzie świetną bazą. Tam jest jeszcze 8 minut, tam to danie się będzie robić i pewnie jeszcze drugie tyle. To w tym czasie nie będę próżnował, tylko co, szykuję składniki na to. Thermomix nas wzywa, 650 gramów. Filetów z piersi kurczaka. Dobra, zdejmujemy to. Nasypiłem. Dobrze. Mamy 535 gramów. Przemieszać kopystką. Okej. Takich sytuacjach, kiedy jest mniej surowca, tak jak tutaj pierś z kurczaka, ja zawsze bym preferował bardziej go rozdrobnić. By było go trochę więcej w daniu, ale to kwestia preferencji. Jedni wolą duże kawałki, ja na przykład wolę mniejsze, ale żeby było wyczuwalne w każdym kęsie. Ile mamy? Kolejne 15? 8. Dobra. 8 minut. Tak jak mówiłem, to już wstępnie przygotowałem. Teraz tylko sobie odsączę pomidory suszone. Z tymi pomidorami suszonymi bym tak nie szalał. Nie wiem, jak to będzie smakowało. Nie jestem zwolennikiem pomidorów. Sandra też nie lubi. Ale zobaczymy, jak to będzie w tym serku. Dobrze. No, teraz znowu tutaj nam się nagromadziło na pokrywie. 240 gramów czerwonej fasoli. Kidney. Puszki odsączonej z zalewy. Ale tu mamy kidney. Odsączamy ją. A, po odsączeniu jest 240 gram, więc świetnie, czyli cała pucha wjeżdża. Bardzo dobrze, że nie będziemy musieli zostawiać jakichś resztek. 240 gramów, 240 gramów po odsączeniu. Proszę bardzo. Przemieszać kopystką. A co tu się jeszcze będzie działo? Jeszcze 5 minut będzie dochodzić. Teraz mamy już ewidentnie koniec. Kulasz drobiowy z czerwoną fasolą, batatami podawać bezpośrednio po przygotowaniu udekorowany rozdrobnioną wcześniej kolendrą. Okej. Zaraz to przeleję pozostałość do garka, ale tutaj myślę, że łyżka wazowa, czy tam łyżka do zupy, najlepiej się nada do nałożenia tego dania. Może nie wygląda to nazbyt apetycznie, ale ciekawe jak smakuje. Dobra, reszta do naczynia. No, jeszcze zostało sporo. Okej, kapustką się tutaj zbierze. I zaraz włączymy tryb mycia naczynia, żeby mógł zaraz się zabrać za ten serek. Przed włączeniem trybu mycia ja zawsze lubię trochę opukać, bo po co? Bo po co nie? Górną pokrywę również jak najbardziej. Nalewamy wody. Dwie krople płynu do mycia. Zamykamy. Mycie wstępne. Mycie ustawiam na uniwersalne. No i sobie będzie się już czyścioszek mył. Zapraszam! Jesteśmy już po pierwszych kęsach. Jak tobie, Sandrusiu, smakuje? Bardzo dobre. No właśnie ja nie będę fanem tego dania. Oczywiście bardzo ciekawy eksperyment kulinarny, fajne smaki. Jak dla mnie trochę za słodkie, jak dla mnie trochę za wodniste, jednak bym z tej wody zrezygnował w przepisie. Ale bardzo ciekawy, wiedząc oczywiście z czego to się składa, jak to było przyrządzane, jakich to jest produktów, no to bardzo fajne danie, treściwe. Całkiem zdrowe, mi się wydaje. Ale smakowo raczej bym chyba nie ponawiał. Na pewno coś ciekawszego niż zwykły kurczak z ryżem. Spoko. On tam już mocno hałasuje, bo ma już teraz większe obroty mycia. A ja zapomniałem o najważniejszym. Pieprzu. Chociaż mamy też pieprz cayenne. Wolałbym do takiego dania pieprz cayenne. Ale jak już trochę się przyostrzy. Wiem właśnie. Mówię, że wiem, że mamy. Ale teraz sobie zdaję sprawę, jak już sypnąłem. No, jak już będzie trochę bardziej ostro, to będzie na pewno smaczniej dla mnie. No, ale to wszystko jest kwestią indywidualnych preferencji smakowych. No, trzeba to przepikantnić. Lecimy dalej, pomyte, wysuszone i lecimy z tematem pasty śródziemnomorskiej. Ciach, 60 gramów suszonych pomidorów, około 6 sztuk, dobra. Pół do jednej cebuli, no ja mam pół, już nie będę dawał następnej. Skupimy się bardziej na czosnku. Ma być ząbek, czyli powiedzmy to niech będzie taki niby duży jeden ząbek. A damy ich łącznie 4. Niech to będzie bardziej czosnkowe. Teraz na ten okres chorób, przeziębień i wszystkiego złego. 4 gałązki bazylii. Same liście. Proszę bardzo. 3 gałązki natki pietruszki, świeże tylko liście. Proszę bardzo. Założyć miarkę.
proszę bardzo. 8 obroty. Zgarniamy składniki ze ścianek. Ale pachnie. 200-300 gramów serka kremowego. Ja wylewam ten soczek zawsze. Jeśli ktoś z Was korzysta z Thermomixu, nie walić łychom o to. Bo tu jest budowany ten moduł wagi i to się może po prostu zepsuć. I jeszcze trochę. Mamy wrzucony serek. Pół łyżeczki soli. Nie szalałbym z tą solą. Szczerze mówiąc. Mamy odrobinkę. 1/4 łyżeczki pieprzu. 1/4 łyżeczki cukru. Absolutnie nie. 30 gramów koncentratu pomidorowego. Dajmy. Ok, 30 gramów. Ile to będzie? Ciut mnie poniosło, ale zabieramy. O, idealnie. Zamykamy. Obroty na dwójeczkę. I 10 sekund. Mielone. I teraz czeka nas najgorsza część całej procedury. Wyciągnięcie tego serka do jakiegoś pojemnika. Serka, sorry. Pasty. Pastę śródziemnomorską podawać najlepiej z grillowanym pieczywem. Ok. Bardzo ciekawie to wygląda. Nie było tak źle to wcale wyciągnąć za pomocą tej całej naszej kopystki. To się nawet fajnie zgarniało. Poszło tego tyle jak widać. Polecam bardzo bułeczki z Lidla. Maślane. Podobnież nazwa. Dość drogie jak na bułkę. Ale teraz wszystko jest drogie. Wiem, że to nie jest dobre jakościowo pieczywo z Lidla, bo to jest wszystko z mrożonego ciasta. Lecą przemysłowe, ale jest smaczne. Na zdrówko. Tak, bardzo pyszna pasta. I na zakończenie mycie uniwersalne. Jest trochę tego żarcia. Ładnie folią aluminiową przykryte szczelnie. Tu jest jeszcze garn, myślę, że śmiało dwie porcje. Elegancko. Ciao!